Marzenia są po to, by je spełniać. Nowy projekt Lotto, Lotto Extreme, pomaga je też realizować. Dzisiaj w studiu Lotto gościmy maratończyka Roberta Celińskiego, który już w maju wystartuje w niezwykłym maratonie w Himalajach. Jest troszeczkę wypłaszczenia. Sam maraton jest dedykowany właśnie pierwszym himalajistom, Hilaremu i Tenzingowi Sherpie, którzy jako pierwsi ludzie na świecie zdobyli tą niezwykłą górę. Żeby po prostu to wydarzenie dla nich, to wydarzenie jest bardzo znamienne, prawda, bo Nepalczycy są bardzo dumnym narodem, a i bardzo są dumni z tego, że właśnie tutaj w Warszawie. I ten brak tlenu właśnie będzie powodował to, że wysiłek tam będzie ekstremalny. Przebiegnięcie takiego maratonu, porównując tutaj do maratonu przebiegniętego na ziemi, będzie równoznaczne z dwoma maratonami albo trzema maratonami przebiegniętymi jednocześnie, prawda? Jeden za drugim i trzeci, prawda? Jak trenuję tutaj w Warszawie, to często biega właśnie na Agrykoli albo w Lasku Bilańskim. Tereny te mają dużo podbiegów i każde takie dłuższe wybieganie, które dochodzi często do 40 km, to jedną trzecią czy dwie trzecie tego treningu pokonuje właśnie czekały tam wysoko w górach w Himalajach. Mhm. A wróćmy do początków. Jak zaczęła się twoja przygoda z bieganiem? No moja dyscyplina zespołowa, zawsze słabo się w nich sprawdzałem postanowiłem właśnie spróbować sił właśnie w bieganiu. Biegałem pomagając właśnie, miałem oczywiście szereg różnych obowiązków w domu. Musiałem pośpół nas około 10-12 chłopaków młodych. No ja z każdym okrążeniem słabym, byłem tam 6, 7, 8, 10 i przyszedł ten ostatnie okrążenie, właśnie ostatnie 400 metrów. Wtedy właśnie dałem się w podobnych warunkach. Zapragnąłem, zawsze mnie ciągnęło do natury, prawda? Wysokie góry, lasy, pustynia. Zapragnąłem spróbować czegoś innego, doznać innych wrażeń. Takie jak Everest Marathon, bardzo niezwykły, bardzo ciekawy. Jakbyśmy tam pojechali, no nie wiemy, co nas czeka po prostu i pojedźmy tam. Wszyscy żeśmy się jednocześnie, dobra, jedziemy, prawda? To będzie za rok, mamy 12 miesięcy, dopatrzymy wszystkich formalności. Informacje te były na stronie organizatora. To pewnie, że żyję chyba na troszeczkę innej planecie, bo ciągle bieganie, treningi, wszystko podporządkowywuję pod trening i pod rywalizację, pod przygotowania. I ten program, ten projekt Lotto Extreme jest moim, naprawdę bardzo się cieszę, że towarzyszy mi, że jest moim partnerem. Trasa, wysokość, pogoda, aura, prawda? I dzięki temu programowi tacy ludzie troszeczkę szaleni jak ja w cudzysłowie mogą spełnić swoje marzenia, ponieważ no mówię, tutaj jest szereg przygotowań, takie wsparcie mentalne i też oparcie ze strony takich projektów właśnie pozwala nam ludziom spełniać te marzenia, realizować się po prostu tym pośrednio wyżej klasycznego maratonu, maratonu, czyli po dystanse dłuższe niż 42 km, 195 metrów. Wprawdzie mój maraton w Himalajach też będzie miał ten odcinek, ale będzie klasyczny. Będzie klasyczny, ale zważywszy na warunki, czyli duże przewyższenie, trudność tego biegu, trudna trasa, rzadkie powietrze. Maratonu nikt nie wygra oprócz nich, prawda? To nie jest możliwe. Ja wrócę, jestem bogaczy teraz doświadczenia i po prostu wygram z wami, prawda? I czekałam na ten moment, żeby zrealizować, pojawić się tam ponownie. Mają mniej szczęścia, prawda? I ludzi w potrzebie jest dużo, bardzo dużo, prawda? Czy jeśli pomożemy takim osobom w edukacji, czy w powrocie do zdrowia, to uruchamiamy taki łańcuszek wzajemnej pomocy, prawda? Robercie, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Życzę dalszych sukcesów i oczywiście zwycięstwa w maratonie. Jasne. Trzymam mocno kciuki. Bardzo dziękuję. Dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Robert Celiński.